Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o jednej tak zwanej diecie cud, o której pewnie już większość z Was słyszała. Nazywa się ona dieta kopenhaska. Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie, o co chodzi. Jeżeli nie, to zaraz wyjaśnię, na czym ta dieta polega, czy jest dobra, czy jest zła, czy warto ją zastosować, czy też lepiej tego nie robić ze względu na Wasze zdrowie i czy daje pożądane rezultaty, czy nie daje, czym to się różni od moich usług, od usług dietetyków, którzy są właśnie po studiach, którzy mają wiedzę na ten temat i co ja osobiście na ten temat sądzę. Zaczynamy. Dieta kopenhaska jest to 13-dniowa dieta, tak zwana dieta cud. I tutaj, czy to faktycznie jest złudna nadzieja na osiągnięcie szybkiego odchudzenia? Zaraz się o tym przekonamy. Dieta kopenhaska trwa przez 13 dni, jak już to wspomniałam. Jest ona bardzo restrykcyjna i wymagająca. Mogą wystąpić po niej spore spadki masy ciała od 4-8 kg, a nawet 15 kg może nastąpić ten spadek masy ciała. Natomiast przy stosowaniu tej diety zaleca się pić co najmniej 2 litry niegazowanej wody mineralnej. Także tak jak przy innych dietach. Okej, to już tak w skrócie mniej więcej omówiliśmy sobie tą dietę kopenhaską. I teraz jak wygląda taki jadłospis w tej diecie? Na pewno się zastanawiacie. Jak mówiłam, ta dieta ma 13 dni, z czego się powtarzają te dni. Omówimy sobie najpierw dzień pierwszy i dzień ósmy, bo to są te same dni. W sensie takie same są posiłki, produkty. Dobrze, zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Standardowo są 3 posiłki dziennie w tej diecie. Jest to śniadanie, obiad oraz kolacja. Na śniadanie pijecie kubek kawy z kostką cukru. To jest Wasze śniadanie, przypominam. Na obiad jecie 2 jajka na twardo, szklankę gotowanego szpinaku i pomidor. Czy to jest smaczne? Pozostawiam to bez dyskusji, co kto lubi. Natomiast na kolację jecie bewsztyk wołowy, 5 liści sałaty z łyżką oliwy, z oliwek i sokiem z cytryny. I to jest koniec już całego dnia. Do tego pijecie te 2 litry wody mineralnej niegazowanej dziennie i to jest koniec. Dobrze. Dzień drugi oraz dziewiąty wygląda w sposób taki, że na śniadanie pijecie znowu kubek kawy z kostką cukru. Na obiad jecie bewsztyk wołowy, 5 liści sałaty z łyżką oliwy i sokiem z cytryny oraz tutaj dochodzi owoc, jeden. Kolacja, plaster chudej szynki, 2-3 szklanki jogurtu naturalnego i to już jest koniec całego Waszego dnia. Dzień trzeci oraz dziesiąty tej diety to na śniadanie znowu pijecie kubek kawy z kostką cukru i jecie do tego jedną grzankę. Także można powiedzieć, najedzcie się do syfta. Na obiad szklanka gotowanego szpinaku, pomidor oraz świeży owoc. Jeden świeży owoc, tak? Czyli na przykład jedno jabłko albo jeden jakiś inny owoc, świeży. Kolacja wygląda w sposób taki, że macie 2 jajka na twardo, plaster szynki, 5 liści sałaty z oliwą i sokiem z cytryny. Dzień czwarty i jedenasty wygląda w taki sam sposób. Na śniadanie też macie kubek kawy z kostką cukru. To koniec. Obiad, jajko na twardo, tarta marchew, małe opakowanie twarożku. Koniec. Kolacja, pół szklanki kompotu. Tak, żebyście zbyt dużo nie wypili. 2-3 szklanki jogurtu naturalnego. No i te 2 litry wody niegazowanej dziennie. Dzień 5 i 12. Na śniadanie duża tarta marchew z cytryną. Także taka nowość, bo zawsze była kawa z cukrem, a tu macie w dniu 5 i 12 odmianę dużą tartą marchew z cytryną. Na obiad te dni jecie 300 g chudej ryby gotowanej na parze. To jest cały Wasz obiad. Na kolację jecie bewsztyk wołowy i również 5 liści sałaty.
Nie wiem, szósty by chyba zakłócił waszą dietę, ale to już nie moja sprawa, nie ja tą dietę układam, nie ja zakładałam, co jemy, jak jemy i tak dalej. Ja tylko to omawiam z wami. Dzień szósty i trzynasty na śniadanie pijecie znowu ten kubek kawy z kostką cukru i jecie grzankę, no bo dawno nie piliście tej kawy z kostką cukru, prawda? No to mogliście się już odzwyczaić, albo jak Wam zasmakowała, to może Wam tego brakować. Więc znowu możecie tego 6 i 13 dnia na spokojnie ten kubek kawy na czczo. O, na obiad cały kurczak gotowany, także sporo. 5 liści sałaty z olejem i cytryną. Na kolację jemy 2 jajka na twardym oraz dużą marchew. W dniu siódmym, to jest dzień, w którym jemy na śniadanie, przepraszam, nie jemy, ale na śniadanie pijemy herbatę. Na obiad jemy kawałek chudego mięsa z grilla i owoc. Kawałek chudego mięsa z grilla, nie wiadomo ile dokładnie. No ale dobrze, kawałek powiedzmy jakiś i owoc jeden. No i na kolację nic, no bo to za dużo już by było. Także tutaj właściwie jecie tylko obiad. No to byłby koniec tego przeglądu tej diety, co tam się je, czego się nie je. Jak często. Myślę, że dostrzegliście podstawowe błędy, jakie są przekazane w tej diecie. Po takiej diecie możecie się nabawić problemów gastrycznych. Ja sobie wymieniłam wady i zalety, może zaczniemy od zalet, bo ich jest no niewiele. Jednak ta dieta ma pewne zalety. Macie dostarczyć odpowiednią podaż płynów, czyli te 2 litry wody mineralnej dziennie. Oraz tutaj nie jest przekroczona podaż cholesterolu w tych posiłkach. No to są takie 2 zalety. Natomiast jeżeli chodzi o wady, to spowolnienie metabolizmu, możliwość wystąpienia efektu jojo, zbyt mało posiłków, brak śniadań, niezbilansowane posiłki, zbyt niska podaż węglowodanów, mniejsza niż nawet 50-100 gram na dobę występuje. Też jest zbyt niska podaż błonnika. 4,7 gram na 24 godziny, to jest zdecydowanie za mało. Możecie mieć problem właśnie z wypróżnianiem się. Dieta uboga w mikro, makroelementy, w szczególności wapń, żelazo, magnez, miedź czy cynk. Niedobory witamin z grupy B, witaminy C, E, A. No i absolutnie nie spełnia norm ani zaleceń dla diet odchudzających. Także jest to w ogóle dieta oderwana od rzeczywistości. Taka dieta, można powiedzieć, dieta cud na koniec miesiąca przy małej wypłacie. Także no, nie polecam. Jeżeli chcecie faktycznie schudnąć i chcecie, żeby ten efekt był długotrwały, żeby ten efekt był bez uszczerbku na waszym zdrowiu, żebyście się nauczyli prawidłowych nawyków żywieniowych i żeby to jakoś ze sobą współgrało wszystko, to zapraszam do siebie. Chętnie Wam pomogę przy nauce nowych, prawidłowych nawyków żywieniowych. Układam zarówno jadłospisy, jak i możemy pracować bez jadłospisu na takim schemacie żywieniowym. Jecie co lubicie, z małą modyfikacją tego. Zachęcam do skorzystania z moich usług. Przyjmuję online, bądź też stacjonarnie w Częstochowie. I pamiętajcie, taka dieta, jak tutaj dzisiaj Wam przedstawiłam, dieta kopenhaska jest dietą prowadzącą do złych nawyków żywieniowych, dietą, która jest absolutnie niezdrową, która ma ogromne konsekwencje zdrowotne. Dziękuję ślicznie, do widzenia.